Wykonamy sobie teraz klasyczny eksperyment myślowy z rachunku prawdopodobieństwa, zwany paradoksem Monty Hall. Monty Hall był prowadzącym w amerykańskiej telewizji teleturniej tutaj jest ten pana zdjęciu teleturniej Let's Make a Deal który miał również swój polski odpowiednik, przez wiele lat nadawany w telewizji Polsat, który nazywał się Idź na całość i prowadził go Zygmunt Heiser. No więc na czym polega zagadka, na czym polega paradoks? Wyobraźmy sobie, że mamy sytuację bardzo podobną do tej, która była w programie. Mamy trzy kurtyny, trzy kurtyny, pierwsza, druga, trzecia. I wyobraźmy sobie, że jesteśmy zawodnikiem, na przykład tym panem, tutaj wyglądającym jak kucharz. Prowadzący mówi nam, że za jedną z tych kurtyn jest jakaś wspaniała nagroda, którą chcielibyśmy wygrać, na przykład samochód, zagraniczna wycieczka. Czy duża ilość gotówki, a za pozostałymi dwoma kurtynami jest coś zupełnie bezwartościowego, albo bardzo małej wartości, na przykład, nie wiem, piłka plażowa, czy tak zwany zong, kod w worku, który był w polskiej wersji. No i teraz prowadzący mówi, żebyśmy zdecydowali, którą kurtynę wybieramy. No i powiedzmy, że wybieramy kurtynę numer 1. No i żeby było ciekawiej, prowadzący nie odsłania po prostu, nie pokazuje nam, czy wygraliśmy, czy nie. Ale mówi, że no to ja teraz odsłonię ci jedną z tych pozostałych kurtyn i pokażę, gdzie nie ma twojej upragnionej nagrody. Czyli na przykład prowadzący odsłania kurtynę numer 3 i pokazuje, że tam jest zong, czyli ten kod. I pyta nas: Czy teraz chcesz nadal zobaczyć, co jest za kurtyną numer 1, czy może chcesz zmienić? Czy zmieniasz na kurtynę numer 2? No i teraz zagadka polega na tym, co powinien zrobić zawodnik. Czy powinien pozostać przy swoim wyborze, czy powinien zmienić i wybrać tę drugą nieodsłoniętą kurtynę? Chciałbym, żebyście zastanowili się nad tym z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa, czyli co powinien zrobić zawodnik, żeby zmaksymalizować możliwie swoją szansę na wygraną. Czyli co jest bardziej prawdopodobne, że wygra, jeżeli zostanie przy swoim wyborze, czy bardziej prawdopodobne będzie, że wygra, jeżeli zmieni swój wybór? lub może nie ma to żadnego znaczenia może obie strategie dają zwycięstwo z tym samym prawdopodobieństwem zastanówcie się nad tym zachęcam żebyście zatrzymali teraz film na chwilę zrobili pauzę i jak już się zastanowicie wyrobicie sobie pewien pogląd na sprawę to żebyście włączyli film z powrotem i obejrzeli drugą część w której zajmiemy się analizą tego problemu dokładniej Ok, zakładam, że witamy się po przerwie, w czasie której zastanowiliście się nad problemem dogłębnie i pewnie wyrobiliście sobie już zdanie na temat tego, czy trzeba zmieniać, czy nie trzeba zmieniać, czy może nie ma to wpływu na szansę wygranej. Tak czy inaczej, przeanalizujmy problem teraz dokładnie. Powiedzmy, że spojrzymy na to od strony organizatorów, od strony prowadzących. Mamy nasze trzy kurtyny: pierwsza, druga, trzecia i że główna wygrana, samochód, auto jest za drugą kurtyną. A za pozostałymi dwoma jest zong, czyli coś czego na pewno nie chcemy odkryć. No i teraz jak to wygląda z punktu widzenia prowadzących. Jeżeli zawodnik pokaże kurtynę numer 1, no to wtedy Prowadzący nie mają wyboru, muszą mu odsłonić tego Zonka. Tak? No i w tej sytuacji, jeżeli on nie zmieni, to przegra, jeżeli zmieni, to wygra. Ok. Jeżeli wskaże drugą kurtynę, no to wtedy prowadzący mają wybór, bo mogą mu odsłonić albo tego Zonka, albo tego Zonka. No i w tej sytuacji nie powinien zmieniać, to znaczy, jeżeli zostanie przy swoim wyborze, to wygrywa. No dobrze. A jeżeli wybierze trzecią kurtynę. No to wtedy znowu prowadzący nie mają wyboru, muszą mu tego zonka odsłonić. I wtedy, jeśli zmieni, to wygra. Jeżeli nie zmieni, to przegra. Policzmy, jakie jest prawdopodobieństwo dla obu tych strategii. Powiedzmy, że mamy dwie konkurencyjne strategie. Pierwsza strategia to jest, że nie zmieniam swojego wyboru nigdy. Nie zmieniam. A druga strategia jest taka. Że zawsze zmieniam. Zawsze zmieniam. I zastanówmy się, która z tych dwóch strategii daje większe prawdopodobieństwo wygranej. To może zacznijmy od tej pierwszej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygram, jeżeli nigdy nie zmieniam swojego pierwotnego wyboru? Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej? W jak wygrana. Jeżeli trafiłem za pierwszym razem dobrze i pokazałem kurtynę, za którą jest samochód, no to wygram. Jeżeli pokażę jedną z tych dwóch pozostałych, gdzie jest ząk, to przegram. No to prawdopodobieństwo wygranej w tej sytuacji jest po prostu 1 trzecia. No bo za jedną kurtyną jest nagroda, a wybieram spośród trzech. Co za tym idzie? Prawdopodobieństwo przegranej, prawdopodobieństwo p jak przegranej, będzie 2 trzecie. No bo za dwoma kurtynami mam. Mam zonka. Jak wskażę jedną z tych dwóch, to przegrywam. Więc to jest bardzo proste. A teraz obliczmy, jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, jeżeli stosuję tę drugą strategię, czyli że zawsze zmieniam. To jakie jest wtedy prawdopodobieństwo wygranej? Zastanówmy się, może w ten sposób. Co musi wybrać zawodnik jako swój pierwotny wybór, żeby wygrać, jeżeli wiadomo, że zawsze zmienia? Zauważmy, że jeżeli wybierze jako pierwszą kurtynę tę, za którą jest nagroda główna, to oni mu później odsłonią jedną z tych pozostałych, za którą nie ma nagród, on wtedy zmieni na tę drugą bez nagrody. Czyli jeżeli wskaże samochód w pierwszym swoim wyborze, to potem mu pokażą albo tego zonka, albo tego, i on zmieni, to zawsze zmieni na zonka, tak? No bo wybrał samochód. Czyli jak wskaże w pierwotnie samochód i zmieni, to przegra. A co będzie, jak pierwotnie wskaże zonka. Jeżeli wskaże kurtynę, za którą jest ząk, to oni muszą mu pokazać tego drugiego zonka. I wtedy on zmienia, bo taką ma strategię. No więc wtedy, jeżeli zmieni, to zmieni zawsze na samochód. Czyli zawsze, jeżeli jego pierwotny wybór będzie zły, to ostatecznie wygrywa nagrodę. No to może napiszmy, żeby to było jasne. Czyli jeżeli w pierwszym kroku on wybiera źle, zawodnik wybiera źle. W drugim kroku zmienia, zawsze zmienia. No to w trzecim wygrywa, nie ma innej możliwości. Jeżeli w pierwszym kroku wybiera źle, w drugim kroku zawsze zmienia, to w konsekwencji wygrywa. A zatem jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra, jeżeli zawsze zmienia? No prawdopodobieństwo będzie równe ile? Ile jest. Pierwotnych wskazań, które są niewłaściwe, które są złe. No są dwie takie kurtyny, za którymi nie ma nagrody. Jeżeli wskaże jedną z tych dwóch, to wygrywa. Czyli prawdopodobieństwo wygrane jest w tym wypadku równe 2 trzecie. A jakie jest prawdopodobieństwo przegranej? No oczywiście 1 trzecia, ale może przemyślmy to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dokładnie. Czyli mamy taką strategię, że on zawsze zmienia. Tak? Czyli jeżeli w pierwszym. Kroku wybierze dobrze, czyli powiedzmy, że w pierwszym kroku trafi, w pierwszym kroku trafi, no to w drugim zmieni, bo taką ma strategię, że zawsze zmienia, no to w konsekwencji przegrywa, tak? Czyli przegrywa tylko wtedy, jeżeli w pierwszym swoim wyborze trafił właściwą kurtynę. Jest jeden taki wybór, czyli prawdopodobieństwo w przegranej jest równe 1 trzecia. Widać zatem, no i to się bierze, to się bierze stąd, tak? To się bierze stąd, a to prawdopodobieństwo, które tutaj obliczyliśmy, bierze się z tego rozumowania. Widać zatem, że bardziej się opłaca zawsze zmieniać, bo wtedy prawdopodobieństwo wygrane jest 2 trzecie, a wtedy, kiedy nie zmieniamy, to prawdopodobieństwo wygrane jest tylko 1 trzecia. Może się to wydawać trochę nieintuicyjne. Można na to spojrzeć jeszcze inaczej jeżeli ktoś nie jest jeszcze do końca przekonany. Powiedzmy, że w pierwotnym wyborze wskazujemy bramkę numer 1. To jakie jest prawdopodobieństwo, że za tą kurtyną jest nagroda główna? No prawdopodobieństwo jest 1 trzecia. No a jakie jest prawdopodobieństwo, że wygrana jest za jedną z tych dwóch pozostałych? No prawdopodobieństwo jest dwie trzecie. No i jeżeli teraz prowadzący odsłonią nam jedną z tych dwóch pozostałych, to wiemy, że jeżeli... Wygrana jest w jednej z tych dwóch pozostałych, to wiemy, że nie jest tutaj, a więc musi być tutaj. Więc, jeżeli zmienimy nasz wybór, to łapiemy się na te dwie trzecie. Jeżeli nadal nie jesteście przekonani, to pomyślcie sobie nad tym jeszcze samodzielnie, możecie obejrzeć film jeszcze raz. Jest to piękny przykład zadania na prawdopodobieństwo warunkowe, kiedy to, że uzyskujemy pewną dodatkową informację o układzie, który rozważamy, zmienia prawdopodobieństwa.